Cześć kochani, tu Hisia Love and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie film na życzenie widzki, czyli niebieski. Jak okiełznać niebieski? Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać makijaż z użyciem koloru niebieskiego, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, jak widzicie, jeszcze nas nie zbliżyłam do siebie, ze względu na to, że na początek trochę teorii. Jeżeli chodzi o kolor niebieski, no to jak możemy działać z tym kolorem? Możemy wykonać makijaż z kolorami pokrewnymi na kole kolorów, na przykład kolorem granatowym. I taki makijaż mam tutaj w planach. I będzie to właśnie wieczorowe smoki, które będzie tutaj wykonywane z użyciem tego granatu. Ale oczywiście niebieskości też się pojawią. Można oczywiście tutaj też łączyć z zielenią, z brązem. Ja nie przepadam, ponieważ potrafi się robić błotko, więc tutaj ostrzegam. Można też oczywiście zrobić makijaż monokolorystyczny, czyli tylko w niebieski, można rozblendować po prostu jeden cień bardzo gładko. Takiego makijażu nie będę wykonywać. Natomiast w przypadku wykonywania takiego makijażu, to ja i tak preferuję wspomóc się do rozblendowywania zewnętrznej granicy makijażu cieniem przejściowym. Jaki to jest? Tutaj mam taką paletę moją. Cieniem przejściowym można by tutaj uznać taki brzoskwiniowo-łososiowy, to jest taki bardzo delikatny różyk, albo właśnie jasny, taki bardzo jasny, pastelowy, niebieski. On nam pozwoli rozchmurkować granice, żeby nie było właśnie takich odciętych granic, żeby nie był ten makijaż taki ciężki. Tak właśnie jest to w makijażach z dawnych lat, czyli na przykład makijaże perelowskie, czy makijaż słynnej pani Kleczkowskiej. Ja musiałam wygooglować. Babcia była fanką Klanu, a nie Złotopolskich. Stąd. Tak czy owak, drugi makijaż, który wykonam, to będzie makijaż w oparciu o kolory przeciwstawne, czyli na dwóch różnych końcach koła kolorów. I tutaj mamy właśnie żółty. Będę korzystać z palety Cytrynada, ponieważ widzka, która zamówiła ten film, właśnie tą paletę też posiada. No jak widać, tutaj mamy różne odcienie żółtego. Kolejna rzecz, na którą należy uważać, jeżeli chodzi o kolor niebieski, to jest przygotowanie powieki. Cienie niebieskie bardzo lubią farbować powieki, więc warto użyć bazy kolorystycznej. Ja będę oczywiście pracować na bazie P. Louis. Można też użyć bazy z Glam Shop lub dowolną inną, można też na korektorze, ale ja preferuję po prostu bazy do tego dedykowane. I kolejna rzecz to są pędzle. Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli użyjemy pędzli z białym włosiem, to wysoce prawdopodobne jest, że będzie trzeba się z tym białym kolorem na pędzlu pożegnać, ponieważ on się po prostu zafarbuje. Więc o tym uprzedzam. Myślę, że tyle tytułem wstępu wystarczy. Jeżeli coś sobie przypomnę, co powinnam Wam jeszcze powiedzieć, no to powiem po prostu w trakcie. Ja zbliżam Was do siebie i zaczynamy makijaże. Kochani, włosy już podniesione, zbliżyłam Was do siebie. No i zaczniemy sobie, jak widzicie, mam jedno oko przygotowane. Oczywiście nałożona jest baza z P. Louis w kolorze 0,5, bo ją wykańczam. I przypudrowana już jest matowym cielakiem, czyli cieniem pojedynczym z Glam Shopu. To jest taki matowy beżyk. I zaczniemy sobie od oka, które ja nazywam instagramowym. Czyli tutaj będziemy się bawić dwoma paletami. Pierwsza to będzie Cytrynada, która ma takie odcienie różne żółtego. Natomiast druga paleta to będzie niebieski 2020. No i tutaj raczej będziemy sięgać po te bardziej szalone kolory. Zaczynam sobie od pędzla O106 z Glam Shopu i wezmę cień Limeta, czyli to jest taki matowy żółty i nałożę go ponad załamanie powieki od strony wewnętrznego kącika. Teraz biorę drugą O106, to już w starej wersji, dlatego z białym trzonkiem i wezmę sobie cień niebieski i nałożę go obok. Wracam sobie do tego żółtego, jeszcze raz przeciągnę tutaj. Jak widzicie, te cienie się bardzo fajnie ze sobą łączą, tutaj tworząc taki fajny morski odcień. Chcę, żeby właśnie to przejście takie było, widzicie, ciekawe. O,
Oczywiście, jeżeli nie wyjdzie Wam za pierwszym razem, zawsze można wrócić, dołożyć niebieskiego, tak żeby było efekt, który Was satysfakcjonuje. Teraz, żeby nie było aż takiego silnego odcięcia, biorę sobie czysty pędzelek. To jest akurat Agnieszka Jednoszka Hakuro 06. Biorę sobie czysty i sobie tutaj rozblendowuję. Tak, wiecie, delikatnie, nie? Żeby nie stracić pigmentacji, ale też tu te granice trochę zatrzeć. I to samo robię tu. To jest taka miotełka, właśnie do tego idealnie nadają się pędzle, które nie są za duże i które są lekko zbite, tak żeby one właśnie miały możliwość pracowania. I w ten sposób uzyskujemy taką fajną chmurę koloru. Jak widzicie, ona też podchodzi pod brwi, ale to zaraz sobie przeczyścimy pod brwią. Chodzi o to tylko, żeby tutaj ta granica się roztarła. Oczywiście, jeżeli roztetrzemy za dużo, można sobie wrócić do pędzla i sobie wzmocnić już tutaj w samym załamaniu powieki. I co jeszcze istotne, to można też to rozblendować na przykład cieniem szlachta, taki intensywny turkus, bo tutaj jest właśnie cień szlachta, który jest taki bardzo taki baby blue, który idealnie da nam właśnie możliwość rozblendowania. A jeszcze sobie wracam tutaj do tego żółtego. Nie nakładałam nic na pędzel, ale tutaj troszeczkę w wewnętrznym kąciku straciłam na intensywności, za dużo roztarłam i tak jest moim zdaniem teraz dobrze. Teraz przechodzę do pędzla O122, też w starej wersji z białym trzonkiem i nałożę sobie cień granat hukowy w samo załamanie powieki na całości. Oczywiście chciałam Wam coś pokazać i wsadziłam pazura, więc teraz trochę zdezelowała się paleta. No ale tak, co chciałam Wam pokazać, to to, że nie, te cienie naprawdę są napigmentowane, więc ja nabieram ten cień tyle. Widzieliście? Dotykam tyle. Jeżeli weźmiecie za dużo, strzepnijcie. Naprawdę wystarczy odrobina, bo one naprawdę są pieruńsko napigmentowane. No widzicie, jaki jest efekt, nie? Najważniejsze tutaj przy tym makijażu to jest spojrzeć na wprost, bo będziemy odcinać Cat Crease'a. I czy ten makijaż widać, tak? Czy widać tutaj, że ja muszę w tym miejscu jeszcze trochę wyciągnąć do góry. Bo jak patrzycie na wprost, no to musicie, bo jak weźmiecie samo załamanie powieki, tylko umalujecie, no to jak przetniecie Cat Crease'a, to właściwie Wam nic nie zostanie z tego granatu. Wtedy wystarczy troszkę bardziej po skosie ułożyć pędzel, żeby on Wam trochę wyjechał. Widzicie? Już widać. Od razu sobie z tym granatem hukowym też schodzę na dolną powiekę. Jakby co, to tutaj nie mam plamki, mam pieprzyk, tak? Przypominam, bo mogą być nowi widzowie, którzy nie wiedzą, że mam tu pieprzyk, więc ostrzegam. Tylko też mi się trudniej maluje to oko, więc wolałam od niego zacząć. Jeśli byście wyjechali za wysoko, zawsze można wrócić, tak? Zawsze można sobie przetrzeć. O, żeby nie było, tak? No ja sobie właśnie wezmę, wrócę do matowego beżu, sobie od razu przeczyszczę tą przestrzeń pod łukiem brwiowym. Up. Trochę mi się zazieleniła brew, ale tutaj się tym w ogóle nie przejmuję, bo to po prostu przetrę potem płynem micelarnym. No i jak mowa o płynie micelarnym, to już wyciągam, żeby odciąć Cat Crease'a. Biorę patyczek nasączony płynem micelarnym i jadę. Trochę go za dużo dałam tego płynu, więc sobie teraz nie nakładałam, tylko to, co mam na powiece, bo już przecieram. Oczywiście, jeśli
by się zdarzyło, że dacie, że chcecie mieć bardzo trwały makijaż, bo ja ten makijaż robię na chwilę, więc sobie nie ścieram potem tego płynu micelarnego wodą, ale jakbyście chcieli mieć bardzo trwały makijaż, to pamiętajcie, że po przetarciu płynem micelarnym trzeba jeszcze przetrzeć wodą, bo wiadomo, płyn micelarny jest po to stworzony, żeby rozpuszczać makijaż. Robię takie 3/4 cut crease'a, nie robię pełnego. Moim zdaniem wygląda to wtedy ciekawiej. Jeszcze odrobina płynu, bo tutaj na wewnętrznym kąciku usyfiło, to od razu to sprzątnę. Można by to sprzątnąć później, ale jak już sprzątam, to sprzątam. Teraz ponownie biorę bazę P. Louise. Nie musiałabym, ale to są niebieskie cienie. Ja nie chcę mieć niebieskich oczu, więc wolę powiekę sobie zabezpieczyć, więc biorę trochę bazy, nakładam na pędzel, to jest MB41 z Manny Brushes. Zresztą to też będzie mi się łatwiej pracować z błyskami. Jakby co, lusterką mam z Glam Shopu. W tych paletach są lusterka, ale jakoś tak nie wiem, czy przyzwyczajenie, czy co. Wracam sobie do palety Cytrynada i wezmę cienie Lemoniada na pędzel Hakuro J604 i nałożę go na ruchomą powiekę od strony wewnętrznego kącika. Teraz przechodzę do pędzla MB14 z Manny Brushes i użyję paryskiego na środek powieki. Jest taki turkusowy cień, ten, w którego wsadziłam pazura. Wracam sobie do Lemoniady i na połączeniu tych cieni robi nam się taki fajny morski kolor. Jest fajne przejście. Warto sobie właśnie zrobić cienie na zakładkę w takim miejscu. Dzięki temu jest taki fajny efekt, że te cienie z siebie przechodzą, a nie są, tak wiecie, położone jeden obok drugiego. I teraz biorę pędzel GB15, to jest też taki spłaszczony, i biorę cień Szafiry i nakładam go jeszcze obok tego paryskiego. I trochę na, oczywiście, żeby było przejście. Wracam do paryskiego. Teraz wracam sobie do granatu hukowego i tutaj jeszcze podkreślam ten zewnętrzny kącik, że on tam troszkę migocze, ale nie dojeżdżałam do samego końca. Wiadomo, trochę mi się teraz zebrało tych drobinek na pędzel, ale właśnie mi chodzi o to, żeby ten błysk się nie urywał, tylko właśnie już tam w zewnętrznym kąciku tak ledwo, ledwo co migotał. To jest tutaj właśnie fajnie, żeby jak najwięcej matu dawać w zewnętrzny kącik, ponieważ jeżeli mamy kurze łapki, no to niestety, ale błysk intensywny w zewnętrznym kąciku nam je podkreśli. Więc lepiej właśnie sobie trochę matem przejechać. Dzięki temu tutaj jeszcze dodajemy takiej trójwymiarowości. Jak widzicie, ja tutaj jeszcze nawet nie boję się podjechać pod samo na taką fałkę właściwie, nie? Że tutaj robimy taką fałkę. Dzięki temu ten kącik jest taki intensywniejszy, ciekawszy. Teraz dla tych, którzy powiedzą, o, ale tutaj bazą wjechałaś, tutaj błyskiem, co to za syf? No właśnie po to są małe pędzle. Ja, wiecie, robię makijaż także, by pokazać, że można każdy błąd poprawić, tak? Dopóki nie spierdzielimy totalnie, to naprawdę można poprawić. Więc właśnie teraz przejdę do pędzla 05 z Hakuro i Agnieszka Janoszka. Biorę ten granat hukowy na czubeczek, jeszcze sobie go trochę strzepuję i teraz już bardzo precyzyjnie sobie nie wsadzić biustu, musiałam sobie przesunąć fabletę, bo ja teraz opieram łokieć, żeby właśnie ręka była bardziej stabilna.
No i mimo tego, że ręka miała być stabilna, no to i tak wyjechałam. No i biorę sobie teraz pędzelek taki bardzo, bardzo precyzyjny. To jest Pagano 011. I nałożyłam limetę na sam koniuszek. I w tej chwili tam, gdzie wyjechała, to sobie blenduje. Trochę się wzmocni, więc to nie przeszkadza, ale pracujemy przy samej linii. I w ten sposób, że sobie dokładałam tego niebieskiego, mam takie przejście, że ta linia, to co mi się wyjechało, teraz się zrobiło takie rozmyte, jakby to miało być tak rozblendowane. Linia jest ostra odcięcia. No i na takim efekcie mi zależało, żeby to właśnie były takie tutaj dosyć silne odcięcie, a tam dalej już rozmyte. Takie wielkie oko się zrobiło. No i teraz biorę GB16, biorę odcień paryski i nałożę go na dolną powiekę. Jak widzicie, nie dojechałam do zewnętrznego kącika ani do wewnętrznego, ze względu na to, że na drugą stronę tego pędzla wezmę sobie cień błękit. Czyli taki jaśniutki z niebieską drobiną. Oczywiście mógłby tam też pójść yuzu na przykład z palety Cytrynada, czy nawet ta lemoniada. No to już zależy od Waszego gustu. Ja sobie tutaj w ten wewnętrzny kącik właśnie nałożę ten błękitny. Jest taki delikatniusi. Jest trochę bardziej rozjaśniający niż ten paryski. Dzięki temu otworzy się oko. Ale tak sobie nam mogło być równie dobrze tam yuzu. Jakbyście chcieli. Jeszcze troszkę mi się nie podoba tutaj przejście, więc biorę sobie pędzel, bo tamten był uwalony już od błysku, więc tu jest 120 o 127. Biorę odrobinkę na czubeczek tego granatu i tutaj jeszcze sobie dołożę, bo mi się tu nie podoba. O. Od razu dodam trochę jeszcze wzmocnienia zewnętrznego kącika. No i jak widać, pół tony osypu, no bo ja nie strzepywałam tych pędzli specjalnie. Robię po to oko przed, a nie twarz najpierw, żeby właśnie móc się ten osyp zmyć. Na chwilę obecną tak to zostawiam. Przejdziemy teraz do drugiego oka i zrobię na tym drugim oku makijaż smoki wieczorowe. Takie mocne, ciemne. Teraz przejdziemy do makijażu wieczorowego, takiego smoky, ciemnego. I w tym celu już przygotowałam powiekę bazą oraz zabezpieczyłam sobie ją matowym beżem, matowym cielakiem, po to, żeby łatwiej się potem blondowało jak coś i żeby właśnie nie zafarbować sobie powieki. I teraz przejdę do takiego dość dużego pędzla, bo to jest Hakuro J770. Jest to pędzel puchaty i spłaszczony. I zaczynam sobie od cienia maryna. Biorę delikatnie na pędzel, trochę strzepuję i staram się tutaj na całość, całe załamanie powieki i właściwie całą powiekę przejechać tym cieniem. Teraz przejdę sobie takiego do mniejszego pędzla. To jest Mane Brush z MB10. Jak widzicie, on jest kuleczkowy, dość zbity. I dalej tą maryną sobie dopracowuję brzegi. Gdzie ja bym chciała, gdzie ten makijaż miałby się kończyć. Sobie od razu wyprowadzam od zewnętrznego kącika. Wyprowadzam sobie od zewnętrznego kącika w górę, żeby wiedzieć też, jakie granice zrobić tego makijażu. Jak widzicie, główną koncentrację pigmentu robię w załamaniu powieki, a nie powyżej,
powyżej, jak widzicie, tutaj dość delikatnie operuję, bo to zaraz będziemy rozcierać. Tym najciemniejszym najważniejsze jest, żeby zewnętrzny kącik był intensywny i załamanie powieki. Powoli pędzle mi się kończą. Teraz przejdę do Hakuro J508. Biorę cień Szlachta, czyli ten Baby Blue. I rozcieram granice tego cieniowania właśnie tym cieniem. Wracam sobie do tego pędzla, którym robiłam załamanie powieki. Sobie przeczyszczam. Jeszcze bardziej blenduję. Trzymam lekko pędzel, żeby tu się, bo pędzel nie jest zbity, znaczy jest zbyt zbity, więc muszę bardzo delikatnie muskać, żeby nie było bardzo odciętych granic. Wracam. Znowu delikatnie muskam. Jak chce się jeszcze bardziej to rozchmurzyć, biorę tę właśnie tą miotełkę i po tej granicy. No ale nadal, jak widać, mamy pewne odcięcie. W związku z czym wracamy do matowego beżu i przecieramy sobie. Wracam sobie do puchatka. Teraz go lekko zanurzam w szlachcie. W takim makijażu najlepiej posługiwać się bardzo puchatymi pędzlami. No, tak wspominałam, nie mam przy sobie. Ale jak widać, też takimi się da zrobić to przejście całkiem atrakcyjne. No i przy takim makijażu, no to tak właściwie blendujemy do momentu osiągnięcia efektu, który chcemy uzyskać. Ja w tej chwili wzięłam pędzel Klawier 225N i nałożyłam sobie na niego ten matowy beż, ponieważ jak możecie zauważyć, tutaj jeszcze mi się ten niebieski pod łukiem brójowy pojawia, więc go ścieram. Po prostu... Tutaj już bardziej właśnie precyzyjny pędzel użyłam, żeby było mi łatwiej. Pamiętajcie, że po prostu warto po prostu albo oczyszczać pędzle, albo mieć po prostu zapas, bo wtedy łatwiej to wszystko wychodzi. Znowu przechodzę sobie do tej szlachty, bo tutaj sobie trochę wyjechałam. O! Myślę, że dla mnie to już jest efekt satysfakcjonujący. Można by było to dalej blendować, ale mi tak wystarczy. Wracam sobie do tego ciemnego. Tutaj sobie już całą dolną powiekę przejadę tym ciemnym. Wracam sobie do szlachty i teraz blenduję tą dolną krawędź. I tak to będziemy potem po odcięciu jeszcze pewnie blendować, ale tak, żeby było. Razu sobie jeszcze poprawię na tym oku, też sobie rozblenduję tą szlachtą, bo ona tutaj fajnie się wpasowuje. Więc dolną powiekę sobie tutaj też rozblenduję. I jeszcze wrócę do tego pędzla, na którym był żółty, bo nie podoba mi się tutaj przy odcięciu, więc biorę z powrotem lemoniadę i jeszcze sobie tutaj poprawię. Zdecydowanie lepiej. A jeszcze odrobinka. Teraz sobie oczyszczę, czyli płatek kosmetyczny, płyn micelarny składam na pół i najpierw sobie zjadę to oko. I potem to drugie. A, przecież ja miałam matowego makijażu nie robić. Nic mi nie mówicie. Już myślałam, że koniec, a tu przecież jeszcze błysków brakuje na tym oku. Biorę sobie GB15 i cień cyjanek. Oczywiście w matach też by można było zostawić, to wiecie, nie? Kto co lubi. I nakładam na ruchomą powiek. Największa koncentracja na środku powieki. A tutaj to już tylko tak, widzicie. O!
wracam sobie do tego ciemnego, trochę sobie najeżdżam na to, na ten błysk. No i teraz wezmę sobie pędzel GB16 i nałożę błękit, czyli tak samo jak tutaj, wewnętrzny kącik. Oczywiście można też użyć rozświetlacza, użyć srebra, złota, co Wam przyjdzie do głowy. Jeszcze sobie go tutaj przyciągam. W ten sposób dostał trochę głębi ten makijaż. Bo tu się przy linii od załamania zrobiło takie lekkie rozjaśnienie. Oczywiście, jeśli byście chcieli ciemny makijaż, takie typowe grunge'owe smoky, to można albo w matach, albo nałożyć sam ten cyjanek i jeszcze zewnętrzny kącik na przykład dopracować czernią, że tutaj tak jak ja to mieszałam, ten granatowy, czyli marynę, to można by było tutaj w tym miejscu, gdzie ja używałam w takiej, no można powiedzieć fałce, można użyć czerni i wtedy ten makijaż też dostanie głębi, jak coś. Mi się tak podoba, więc tak zostawiam. Dobrze, ja sobie resztę obsypu zetrę, co mam na przykład nawet tutaj. Tak, ja nie uważam, tak, jak to robię. Nie? Robię specjalnie po to najpierw oczy. Wezmę sobie, przeczyszczę twarz. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli robicie odcięcie płynem micelarnym, to potem, żeby makijaż twarzy Wam się nie ważył, nie rozpływał, przetrzeć też wodą, tak? Bo ja tutaj to przetarłam, ale też potem będę to robić dokładnie to samo, tylko płatkami z wodą, żeby ten płyn micelarny na pewno zmyć. No, po pierwsze, mamy wtedy lepszy stan skóry i większą trwałość makijażu, więc warto to robić. Ja teraz wezmę na przyspieszeniu już sobie wykończę ten makijaż, będę Wam pokazywać po prostu produkty, których używać, już nie będę komentować, potem wrócę pewnie na dopracowanie dolnej powieki i może jeszcze dodamy jakieś kredeczki, no muszą być, nie? Muszą być kredeczki. No ale tak, ja w tej chwili będę sobie robić ten makijaż na przyspieszeniu. Życzę miłego słuchania muzyki. Kochani, i tak prezentuje się prawie, że skończony makijaż. Teraz wezmę sobie ten pędzel, gdzie była szlachta i jeszcze sobie lekko przejadę, ale to już taka proforma, bo tutaj ładnie to się rozblendowało już na początku. No i wyjechałam. Właśnie to jest ten problem z niebieskim, że jak się wyjedzie, to już jest problem naprawić. Biorę matowy beż. Dało się przykryć. I sięgam jeszcze do paletki po cień błękit, czyli ten najjaśniejszy, GB16. I sobie poprawiam ten wewnętrzny kącik. Trochę z głową w dół, żeby w razie czego drobiny, jak mi osypią się, to żeby spadły na blat, a nie na mnie. Mamy skończone makijaże instagramowe i smoki wieczorowe.
Oczywiście można dodać jeszcze kreski, można wyczernić linię górną rzęs. Ja już tego nie robiłam ze względu na to, że jak możecie zauważyć, te kreski dolne, linie wodne nie są perfekcyjne. Ze względu na to, że po prostu to już jest któryś dzień, kiedy ja robię taki ciężki makijaż z rzędu, plus w Poznaniu bardzo wieje, więc moje oczy strasznie łzawią. Tutaj mam rokitnik, tu mam kredkę odświeżacz z Glam Shopu. No niestety, no, żadna kredka płynących oczu nie wytrzyma, więc no trudno się mówi. Kochani, no tak wyglądają dwa makijaże i przechodzimy do trzeciego makijażu. Kochani, jak widzicie, zbliżyłam Was już do siebie. Na powiekach mam bazę już z P. Louise w kolorze 0,5 i jest zabezpieczona matowym beżem o nazwie Matowy Cielak. Jest to cień pojedynczy. Przechodzimy teraz do palety Niebieski 2020 i do takiego bardzo puchatego pędzelka. To jest akurat z setu tego najnowszego, z setu Pokusa, z tymi holotrząkami. Nie mogę się na nie napatrzeć. I weźmiemy sobie cień Szlachta, czyli ten najjaśniejszy, taki baby blue. I go będę nakładać na właściwie całą powiekę i ponad załamanie. Zobaczycie dokładnie. To jest ten najważniejszy cień i jego będzie schodzić dużo. Jeżeli byście wyjechali za daleko pod brew, żeby Wam się nie podobało, że poszło zbyt szeroko, wracacie sobie do matowego beżu i po prostu sobie pod tą brwią przeczyszczacie. Hop. I z drugiej strony. Tak w ogóle, jakbyście się zastanawiali, czemu ja jestem tutaj taka czerwona, to dofarbowywałam sobie włosy maską odświeżającą kolor i mam zacieki, a ten makijaż nagrywam jako pierwszy. Dobrze, mamy bazę. Teraz przejdziemy do budowania już powieki i weźmiemy, użyjemy do tego celu węższego pędzla. I moim ulubionym pędzlem do tego celu to jest pędzel O122. Po pierwsze, ciemne włosie, bo jak to jeszcze się spierze, to ten cień, który będę brała następny, to raczej już mało prawdopodobne, więc ciemne włosie, bardzo wąski w przekroju i ma długie włosie. Dzięki temu dobrze wjedziemy w załamanie powieki. No i tutaj w tej chwili w to załamanie powieki moglibyśmy użyć dowolnego z tych cieni. No ja mam taką turkusową trochę opaskę. A nie, weźmiemy może chabry, tak żeby było trochę chłodniej. To wezmę chabry w załamanie powieki. Pamiętajcie, odrobinka na czubeczek, bo zawsze można dołożyć, a rozetrzeć niebieski jest trudno. I co jest jeszcze istotne, nacisk pędzla, zwłaszcza w przypadku tego pierwszego. Ledwo muskać powiekę, tak? To i tak się nałoży, spokojnie, nie trzeba wciskać, bo jak będziecie dociskać, to zaczną Wam się robić plamy przy niebieskim. Więc lepiej dalej chwycić trzonek pędzla, żeby ten pędzel miał mniejszy nacisk niż tak blisko, no bo wtedy będziecie dusić. Lepiej trochę dalej i będzie się lepiej to rozchmurzać. Zobaczcie, ja tylko dosłownie muskam. Nakłada się? No nakłada się. Znowu delikatnie. I teraz od dolnego zewnętrznego kącika wyprowadzam sobie, żeby wiedzieć, w którym miejscu powinno być to wyprowadzenie. To mi wtedy łatwiej wyznacza granice makijażu. Można od razu sobie na dolną powiekę wjechać. Nie ma problemu. Thank you.
Jak widzicie, ja sobie dość mocno i dość daleko, bo aż dotąd mi sięga ten niebieski cień, wyciągnęłam, bo ja lubię tak, ale jakbyście wy tak nie chcieli, wracacie sobie, wyjechało wam się, wracacie sobie do tego pędzla, proszę bardzo, skracacie sobie. Tu można sobie rozblendować. Oczywiście można też, żebyście potrzebowali czegoś bardziej precyzyjnego, bierzecie sobie mniejszy, bardziej zbity pędzel, czysty i sobie po prostu tak podczyszczacie. Można sobie wtedy wziąć na ten, jakbyście starli, nabrać trochę tej szlachty, podczyścić z jednej, z drugiej strony, żeby to było czyste. Bo w makijażu niebieskim naprawdę jest trudne to, żeby właśnie te cienie były równo rozłożone i żeby to wyglądało czysto. Żeby się nie zrobiły plamy. I tutaj no niestety trzeba namachać się. Trzeba się namachać, trzeba to poblendować. Tak jak mówię, to nie jest makijaż na szybko. Takie kolory to nie są makijaże na szybko. Przykro mi bardzo. Może też w czasie makijażu zdarzyć się coś takiego, jak teraz wam pokazuję. Czyli jedno oko wyszło totalnie mocniejsze niż to drugie. Możemy albo je rozjaśnić i wtedy po prostu wracamy do szlachty albo matowego beżu, albo możemy wzmocnić to drugie. Ja właśnie dokonam tego, żebyście też bardziej widzieli ten makijaż, no bo wiem, że on w kamerze może być zbyt słaby, więc ja sobie teraz dokładam i jeszcze raz. Też warto zwrócić uwagę, że ja to wkładam ten niebieski cień w załamanie powieki, ale blenduję go trochę do góry, żeby widzicie, jak ja patrzę na wprost na was, to żeby go było widać. Bo często jest taki błąd, że po prostu ten cień znika, on po prostu, tak, zwłaszcza jak macie głęboko osadzone oczy, to tutaj jest istotne, żeby go trochę jednak do tej góry podciągnąć. Mamy równo, ale teraz wam pokażę jeszcze to w drugą stronę. Biorę sobie ten pędzel płaski i tak przede wszystkim sobie tutaj od dołu, widzicie? Jak gumka do mazania. On tutaj sobie, bo tu i tak przyjdzie błysk, więc on może sobie tutaj być. Może sobie to rozblendować. Tutaj bym odcinała Cut Crease'a. Z drugiej strony robimy to samo. Jeśli nadal mi coś nie pasuje, to biorę sobie taki mniejszy pędzelek zbity, tak średnio, no jest on, przypomina o 106. Znowu biorę sobie tą szlachtę, bo w tamtym dużym byłoby mi teraz już ciężko. Trochę za dużo wzięłam, więc strzepałam i jeszcze raz sobie tu przejeżdżam. Widzicie, jak się uspokaja? Kiedy już mi rozblendowanie tej granicy w załamaniu powieki, jeżeli już mi odpowiada, to przechodzę do matowego beżu. Przeczyszczam sobie. Hop. I już. Jeszcze w sumie wezmę sobie tą dolną granicę. Trochę rozblenduję, żeby nie było tak ciemno na dole. Patrzymy zawsze na wprost, czy jest prawidłowo. Jeżeli gdzieś trzeba to poprawić, to sobie poprawiamy. Jeżeli już mamy efekt, który nas satysfakcjonuje, przechodzimy do błysków. Ja sobie do nakładania błysku użyję MB41, to jest Many Brushes, i użyję cienia Błękit na tą ruchomą powiekę. Ja chcę, żeby ten makijaż nie był zbyt ciemny. O, nie spodziewałam się, że on będzie aż tak błyszczący. No ale okej. Można go rozblendować, więc spoko. Oczywiście są osoby, dla których to będzie za dużo błysku i wtedy po prostu nie musicie nakładać błysku z tej palety.
Możecie nałożyć na przykład jakiś szampański albo rozświetlacz na ten cień szlachta i też będzie si. Ja wiadomo, nałożę, bo lubię dużo błysku. Można też na przykład tylko tak punktowo nałożyć, jak tutaj mam. I też by wystarczyło. Nie musicie na całą powiekę. To, jaki wy chcecie zrobić makijaż, to już jest wasza decyzja. I teraz jeszcze na dolną powiekę. Ten sam błysk daje. To jest wewnętrzny kącik. Oczywiście można też zrobić kreskę. Na przykład granatem hukowym albo maryną. Jak najbardziej. Ja akurat tutaj nie będę robić kreski, chcę zostawić to tak. Kochani, ja ten makijaż jako cieniowanie uważam za skończony. Teraz sobie go ładnie odetnę płatkiem kosmetycznym, składam na pół nacąconym płynem micelarnym, potem to przetrę wodą, żeby ładnie mi się makijaż twarzy trzymał. Wytuszuję rzęsy, możliwe, że przykleję sztuczne i wrócę do Was na podsumowanie. Do zobaczenia za chwilę. Kochani, jak widzicie, makijaż prawie skończony. Przykleiłam specjalnie tylko jedną rzęsę, abyście zobaczyli, że ten makijaż również bez sztucznych rzęs wygląda spoko, tak? Że to nie jest obowiązek nosić sztuczne rzęsy. Jeżeli nie lubicie, nie umiecie, to absolutnie nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu lubię, ze względu na to, że moje rzęsy po prostu opadają i skręt po prostu, no... Te rzęsy wyglądałyby zdecydowanie lepiej, jakby były po liftingu, najzwyczajniej w świecie. Jeszcze małe wykończenie, bo tutaj nie wiem, czy to będziecie widzieć w kamerze, ale przy linii rzęs, jak tuszowałam rzęsy, to trochę mi się wytarł ten niebieski, te chabry, więc teraz wezmę taki mały pędzelek, on też jest właśnie z tej kolekcji ostatniej z Glam Shopu i sobie dołożę jeszcze przy linii rzęs ten cień. Już teraz bardzo ostrożnie, bo jak się osypie, to będzie problem. Dlatego właśnie też zalecam przy malowaniu niebieskimi cieniami zaczynać od oczu. Bo po prostu, jeżeli Wam się osypi, nie zrobicie dokładnej obsypki, no to niestety, ale będziecie mieli sine plamy po prostu pod oczami. Tuż przy linii rzęs poprawiam sobie. O. I teraz przechodzę do takiego puchatego pędzelka, takiej kuleczki i biorę cień szlachta, czyli ten najjaśniejszy i jeszcze rozblenduję dolną granicę, żeby ona nie była aż tak odcięta. Nie jest i tak źle, ale mimo wszystko wolę to jeszcze, o, tutaj widzicie, lekko rozblendować. To nie musi być dużo, nie trzeba bardzo schodzić w dół, ale warto, bo dzięki temu po prostu ten makijaż będzie wyglądał bardziej czysto. No i też zachowamy proporcje między górą a dołem, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy mocno wyciągnięte oko do góry, to warto tą dolną powiekę mocniej podkreślić, niżej z nią zejść. Zresztą to jest też o tyle fajne, że nie pozbiera Wam się korektor, bo tam korektora nie nakładaliście, bo są cienie. Więc to też taki plus, jakby co. Niedużo, lekko rozchmurzone. Oczywiście u mnie widać to odcięcie, gdzie jest to, że specjalnie zrobiłam tutaj tak ostrzej. Można to rozblendować, jeżeli wolicie bardziej taki rozchmurzony efekt, nie ma problemu, możecie iść bardziej w smokey eye niż w cut crease'a. Więc spokojnie, to nie jest wymóg, bawcie się makijażem, dostosujcie to, co widzicie, ja idę bardziej taki wydłużony kształt oka, można iść bardziej w okrągły. To już jest tylko i wyłącznie Wasza decyzja. Niebieski nie jest strasznym kolorem, jak najbardziej można go nosić. Ja się na przykład w tej chwili czuję super w tym makijażu, który jest taki no, wyrazisty, mocno zwraca uwagę na oczy. Specjalnie na ustach mam tylko błyszczyk, żeby właśnie te oczy były taką na pierwszym planie. Przyklejam sztuczne rzęsy i tą drugą rzęsę i wracam do podsumowań. Kochani, i tak prezentuje się tutaj skończony makijaż, ten trzeci. Oczywiście piszcie do mnie w komentarzach, który z makijaży Wam się najbardziej podobał, czy instagramowy, kolorowy, czy
smoki wieczorowe, czy może to dzienne, mocne szaleństwo. Oczywiście, jeżeli byście chcieli zobaczyć na przykład makijaż taki typowo dzienny z akcentem niebieskiego, jak najbardziej piszcie, chętnie dla Was wykonam taki makijaż. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć na kanale, śmiało piszcie. Wiadomo, trzeba czasem poczekać na to, aż taki film się ukaże, no bo ja mam tak mniej więcej zawsze materiału na około miesiąc nagrane, żeby, no wiecie, jak zachoruję, coś mi wypadnie, praca mnie dopadnie, czy cokolwiek, no życie, to żeby być przygotowaną i żeby te filmy w miarę regularnie się pojawiały. Ogółem, jak widzicie, makijaż niebieskim kolorem można zrobić i żeby prezentował się intrygująco, także wiadomo, jeżeli robimy makijaż tylko i wyłącznie niebieskim, no to nie będzie raczej delikatny makijaż, który jest niewidoczny. Oczywiście można by było zrobić tą szlachtą tylko i wyłącznie, ewentualnie rozświetlać w kącik i też by było ok, też byłby to makijaż niebieski. No ale chciałam Wam pokazać coś takiego bardziej rozbudowanego, też sprawdzić sobie tą paletę, no bo była mi ciekawa, ją tutaj właśnie do tego, na potrzeby tego filmu kupiłam. Więc mam nadzieję, że widzka jest usatysfakcjonowana. Jeżeli czegoś zabrakło, to pisz śmiało. Ja jeszcze takie dwie rzeczy, których nie dopowiedziałam, no to oczywiście, tak jak wspominałam Wam, żeby przygotować sobie powiekę, ale też warto przygotować sobie tą powiekę pod względem brwi. Bo wiem, że to też jest częsty problem, że, bo miałam akurat na Orkonie zauważyłam, że po prostu no, w przypadku, jeżeli te brwi nie są wyregulowane, nie jest im nadany kształt, to jest makijaż wykonać trudniej. Tak, ja nie mówię o tym, że musi być to super wyrysowane, ale chociażby na tej powiece nie było tych włosków, to bo wtedy maluje się trudniej. Sama dzisiaj miałam trochę pod górkę, no bo nie miałam kiedy sobie zrobić regulacji, że trochę tych włosków drobnych na powiece było, ale to były drobne włoski, tak, to nie były mocno zarośnięte brwi. Oczywiście, no tutaj u mnie ten łuczek jest, oczywiście wiem, że one nie są takie już w tej chwili w trendzie, bo wiadomo, teraz są mocne brwi, natomiast no ja jednak nie idę z tym trendem, lubię brwi szybkie, niewyrysowane, w miarę naturalne. Tak po prostu lubię, tak. Pamiętajcie, makijaż robimy taki, jaki lubimy, jaki sprawia nam przyjemność. To jest tutaj najważniejsze, najzwyczajniej w świecie. Tak jak wspominałam, piszcie do mnie, ja chętnie czytam Wasze komentarze, zawsze z każdego się cieszę, nawet jeżeli jest to tylko kwiatuszek czy serduszko, naprawdę nie musicie nic tam się rozpisywać, tak? Oczywiście, jak się rozpisujecie, ja, fajnie, ale ja z każdego komentarza się cieszę. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku z tym dzwoneczkiem najlepiej, bo moje filmy pojawiają się nieregularnie. Zazwyczaj między 7 a 14 dniem od poprzedniego. No i kochani, na dzień dzisiejszy będzie to wszystko, bo mój mąż za chwilę mi zagłuszy mikrofon, ponieważ dostał ataku kaszlu. Więc nie przedłużam, trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie i do następnego. Pa, pa!